Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. I zaczynamy serię filmików, których najwięcej zaobserwowałem, to jest wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, w najgorszych z możliwych sytuacjach, plus prędkość, brak widoczności dostatecznej. No tego jest po prostu cała masa. I mamy sytuację, droga numer 8, podwójna ciągła się zaczyna i ten kierowca Volvo, tak jak Państwo widzą, na podwójnej ciągłej, przed zakrętem, gdzie zauważył dopiero zbliżającego się tira tak naprawdę na końcu. No sytuacja mocno niebezpieczna. Kolejny film, znowu podwójna ciągła, znowu zakręty. Jak dobrze pamiętam, jest to obwodnica Bargłowa Kościelnego. I spójrzmy, co tutaj się dzieje. Mamy Volkswagen Passat, mamy łuk w prawo, podwójną ciągłą. No wszystkie rzeczy do tego, aby przystąpić do wyprzedzania. Także tak jak Państwo widzą, coś się dzieje. Ale z tego, co pamiętam, to jeszcze nie koniec. Bo zaraz będzie ciąg dalszy. Tak, ciąg dalszy, czyli ten sam Volkswagen. Mamy zakaz wyprzedzania, zakręt znowu w prawo, znowu podwójna ciągła, kolumna pojazdów. Kierowcy się mocno spieszy. No delikatnie mówiąc, katastrofa. Kolejne wyprzedzanie, kolejny pośpiech. Choć no, co prawda widoczność jest w porządku, ale mamy lekką górkę. O, i tutaj kierowca już przestraszył się, już długimi mrygnął dla tego czerwonego Seata, że jest na drodze kolizyjnej. Co by się stało, gdyby prędkość tego pojazdu była większa? Trudno nawet opisać, nawet nie ma gdzie uciec. Kolejny filmik, droga Suwałk do Jeleniewa, tak jak Państwo widzą. Przed zakrętem, podwójna ciągła, widoczność bardzo słaba, bo jeszcze lekka górka. Nie wiadomo, co wyskoczy zza zakrętu nam. Oczywiście znowu nie ma gdzie uciekać, nie ma pobocza. Udało się. Kolejna sytuacja, znowu droga numer 8. Wyprzedzanie na łuku, choć na części, gdzie dozwolone jest wyprzedzanie, ale już zaraz zaczynają się skrzyżowanie, podwójne ciągłe. Praktycznie te podwójne ciągłe aż ciągną się do Suwałk, można powiedzieć. Pojazd chowa się w kolumnę. Szanowni Państwo, wyprzedzając kolumnę, musimy mieć przede wszystkim miejsce do tego i zapas mocy. Zapas mocy w naszym aucie. Każdy z nas możliwości swojego auta. Wyprzedzanie musi być dynamiczne przede wszystkim, żeby jak najkrócej być na pasie lewym. Nie może to trwać wieczność. Kolejny filmik, znowu droga do Jeleniewa. Kierowca taksówki, zawodowy kierowca. Ograniczenie prędkości. Za chwilę jest przejście dla pieszych, oznaczone bardzo dobrze. I kończy wyprzedzanie tak naprawdę na przejściu dla pieszych. Jedno też z większych przewinień na naszych drogach, z cięższych przewinień, czyli wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.
I sytuacja tutaj, no tutaj tir. Tutaj kierowca zawodowy również gra główną rolę w tym filmiku. Kierowca dokładnie tego auta, cysterny, nie pamiętam z czym jechał. To jest połowa przewinień, które zarejestrowałem, bo jesteśmy w tej chwili w miejscowości Żubryn, jadąc od Szypliszk w stronę Suwałk. Tutaj stoi fotoradar. Tutaj stoi fotoradar. Kierowca tego pojazdu w tym miejscu, gdzie w tej chwili ja jestem, zatrzymany kadr jest, był w trakcie wyprzedzania tego tira większego. Ja z daleka widziałem, że ten radar błysnął. Niestety nie mam tego nagrania. Mam nadzieję, że ten kierowca zostanie ukarany za przekroczenie prędkości i wyprzedzanie przed skrzyżowaniem. I myślałem, że to koniec, ale niestety to, co teraz Państwo zobaczą, to jest dopiero początek. Bo jesteśmy na zakręcie, jest i zaczyna się wyprzedzanie kolejnego samochodu ciężarowego w miejscu tutaj, na tym miejscu, ciągły pas. I kończymy. Także naprawdę prędkość tego pojazdu ciężarowego była znaczna, że mógł wyprzedzić kolejny samochód ciężarowy. No i tak jak Państwu mówiłem, do wyprzedzania potrzebna jest prędkość, czyli też i zapas mocy w naszym aucie. No i tak już praktycznie na koniec zostawiłem sobie filmik, gdzie tej mocy zdecydowanie zabrakło. Wyprzedzanie pojazdu rolniczego, no nie ma niestety, nie ma tego przyspieszenia. Mało włos. Proszę zobaczyć, gdzie ten tir musi zjeżdżać, żeby ten pojazd mógł się schować przed ten kombajn. Dlatego każde wyprzedzanie musi być naprawdę dobrze obliczone, że zdążymy się schować. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, no nasuwają się pewne wnioski, prawda? Z pierwszego fragmentu, gdzie instruktor, no myślę, że nie zareagował w poprawny sposób, widząc osobę poszkodowaną, leżącą na drodze, gdzie mógł nauczyć praktycznie tego kursanta, jak udzielać pierwszej pomocy. Tego nie zrobił. Może myślał, że są już osoby, które pomagają, ale nie wiemy, czy fachowo, mniej fachowo. Dobrze, że były. No i to, co widzieli Państwo, co się dzieje na drogach naszego miasta i okolic. I znowu powtórzę, ja nie poluję. Na pewno tych sytuacji jest dużo, dużo więcej. To są sytuacje, które tylko mi się przydarzyły, które ja zaobserwowałem. Sami Państwo jeżdżą codziennie po drogach, obserwujecie i czasami może i przekliniecie na takiego kierowcę. No ale sami tworzymy takie sytuacje. To samo się nie dzieje, ktoś tymi pojazdami kieruje. Także my, kierowcy, mamy wpływ na to, czy taki kolejny odcinek, jak dzisiejszy, powstanie, czy też nie będę miał tych materiałów. Czego Państwu oczywiście życzę, żeby Państwo nie musieli tego oglądać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.